Cześć! Dzisiaj dostaniesz ode mnie trochę rodzicielstwa bez lukru. Być może masz taką sytuację, masz dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę albo nawet więcej dzieci. Teoretycznie nie dzieje się nic strasznego, teoretycznie nie dzieje się nic dramatycznego, ale w praktyce twoje życie przypomina piekło. Masz wszystkiego serdecznie dość, czujesz, że już jesteś gdzieś tam na granicy, na krawędzi załamania nerwowego, dlatego że po prostu te twoje dzieciaki nieustannie, bez przerwy, na każdym kroku tworzą pomiędzy sobą jakieś absurdalne kłótnie, zwady czy konflikty i zmuszają ciebie do tego, żeby być w nieustannej gotowości do rozwiązywania tych konfliktów. Jednym słowem, masz w domu taki totalny harmider, kociokwik, wieczne jakieś krzyki, bójki, kłótnie czy wyrywanie sobie różnych rzeczy po prostu z rąk. Nie masz chwili dla siebie, nie masz kiedy właśnie odpocząć. Czujesz, że już no, cała ta sytuacja po prostu doprowadza cię do ostateczności i generalnie rodzicielstwo nie jest już dla ciebie czymś przyjemnym. Jest czymś, z czym tak naprawdę w pewnym sensie się borykasz, a nie z czego się cieszysz. No to są oczywiście bardzo niepokojące symptomy. Jeżeli twoja rzeczywistość przypomina to, co teraz opisałem, koniecznie obejrzyj ten odcinek do samego końca, bo tak naprawdę będzie on dla ciebie na wagę złota. Może wręcz powiedziałbym uratować twoje zdrowie psychiczne. Ja na początku wytłumaczę ci, jaki jeden podstawowy błąd myślowy tutaj popełnia bardzo wielu rodziców, który poniekąd uniemożliwia osiągnięcie jakby sukcesu, a potem dostaniesz ode mnie 5 konkretnych porad właśnie, dzięki którym będziesz wiedzieć, jak ten temat zacząć tutaj ogarniać, żeby było każdego dnia coraz lepiej. A skąd ja to wszystko wiem? Ponieważ na co dzień robię to osobiście. Jestem praktykiem, pomagam rodzicom rozwiązywać tego typu problemy wychowawcze w ich własnych domach, pracując z ich własnymi dziećmi. Czyli to, co robię, jest dość podobne do tego, co można było zobaczyć w Superniani swego czasu. I każda rzecz, o której ja ci opowiem, była przeze mnie przetestowana osobiście tak naprawdę dziesiątki razy. To wynika z mojej praktyki, dlatego właśnie myślę, że to, czym się tutaj dzisiaj z tobą chcę podzielić, jeżeli borykasz się z tym problemem, będzie to dla ciebie po prostu bardzo, ale to bardzo cenne. Dobra, jaka jest ta podstawowa rzecz, której wielu rodziców właśnie mających więcej dzieci, mających to rodzeństwo, nie dostrzega w tej codziennej gonitwie, w tym codziennym zmęczeniu ogarnianiem różnych podstawowych rzeczy? Kiedy masz więcej dzieciaków, tak? Kiedy masz dwójkę, trójkę, czwórkę i tak dalej i wiesz, co robić, masz tutaj właśnie tą wiedzę z psychologii, dzięki której potrafisz po prostu to wszystko poukładać. Wiesz, jakby co tutaj robić, żeby nie psuć relacji pomiędzy tymi dziećmi, żeby właśnie pomagać im się coraz lepiej dogadywać każdego dnia. W momencie, jak masz więcej dzieci, to tak naprawdę i wiesz, co robić, będzie ci dużo łatwiej ogarnąć tą gromadkę, niż w przypadku, jak masz jedno dziecko. Tak, ja wiem, że to być może teraz no, wydaje ci się wręcz niemożliwe i być może jest to teza w pewien sposób szokująca, ale dokładnie tak to wygląda w praktyce. Oczywiście ja myślę tutaj o dzieciakach, które mają 2 lata wzwyż, bo no, jeśli weźmiemy jakieś noworodki pod uwagę, no to tak, no nie ma to wtedy zastosowania, no bo oczywiście takie dzieci wymagają pełnej opieki. No, ale kiedy dzieci już mają 2 lata albo więcej, już się robią coraz bardziej kumate, uwierz mi, jeżeli dobrze tym pokierujesz, to efekt będzie taki, że te dzieciaki zajmą się sobą, tak? Będą się wspólnie bawić, a ty w tym czasie zyskasz właśnie trochę czasu, żeby poczytać tą książkę, czy żeby wypić na spokojnie tą kawę. No ten czas oczywiście z twojej perspektywy jest czymś bezcennym, no ale do tego chyba nie muszę ciebie w żaden sposób przekonywać. Tak naprawdę w momencie, jak wprowadzasz różne metody wychowawcze, które gdzieś tam właśnie mają pokierować zachowaniem dziecka, pokierować jego rozwojem, no to w momencie, jak ma brata czy siostrę, no, wprowadzanie tego jest dużo łatwiejsze, tak? Bo po prostu jest to pewien punkt odniesienia. Jeżeli tutaj brat albo siostra zastosuje się na przykład do reguł, które ty ustanowisz, tak? I na przykład no, stworzysz taką sytuację, że po prostu w twoim domu to zastosowanie się do tych reguł będzie się, krótko mówiąc, opłacało, to dużo łatwiej to pokazać, czy inaczej, czy temu dziecku, które nie chce dostosować się do reguł, jest to dużo jakby łatwiej dostrzec, co się dzieje, i wejść w ten cały system, niż w momencie, jak rodzeństwa nie ma. Ale tak jak mówię, to jest jakby sytuacja, kiedy ty dobrze tym wszystkim pokierujesz, bo oczywiście, jeżeli dzieci wejdą ci na głowę, jeżeli ty sobie, krótko mówiąc, z tym nie radzisz, to oczywiście, no każde kolejne dziecko jakby sprawia, że masz tego czasu i emocji dla siebie coraz tak naprawdę mniej, jest ci coraz trudniej. A pamiętaj, ty jesteś ograniczonym zasobem, że się tak wyrażę. To znaczy, mimo twojej całej miłości, troski, organizacji i starań, jakby
nie rozciągniesz doby, ona nie jest z gumy, nie będziesz w stanie 24 godziny na dobę ogarniać tych swoich dzieci, już pomijając to, że w pewnym sensie no, możesz im zrobić krzywdę, rozwiązując za nie wszystkie konflikty, że tutaj trzeba też na to patrzeć z takiej dość realistycznej perspektywy, co ty możesz, co ty jesteś w stanie, no bo w pewnym momencie po prostu się zajedziesz. Niestety tak to działa. No i dobra, co ty tak naprawdę możesz zrobić? Jaki tutaj będzie pierwszy krok, żeby twoją sytuację polepszyć? Absolutnie podstawowa sprawa, musisz zacząć wymagać od dzieci tego, żeby one załatwiały konflikty pomiędzy sobą. No i poza tym, że oczywiście powiedz im to wprost, że ty tego oczekujesz, jasne, to nie wystarczy, ale jest to pierwszy krok, to chodzi teraz o to, żeby w momencie, kiedy one do ciebie właśnie przychodzą i nawijają ci jakieś bzdury, jakiś makaron na uszy właśnie, że tutaj tak coś mi się nie podobało, że tutaj brat, siostra, ktoś tam krzywo na mnie spojrzał, ty tak naprawdę nie możesz jakby na to reagować w taki sposób, że ty się rzucasz i od razu próbujesz ten konflikt rozwiązać. Albo że tłumaczysz dziecku, że przecież no zobacz, tak, to tylko spojrzenie, tutaj nikt na pewno nie miał jakichś złych intencji i tak dalej, i tak dalej. Ty po prostu, jeśli w jakikolwiek sposób w to wchodzisz, jeżeli ty w jakikolwiek sposób na to reagujesz, to tak naprawdę utwierdzasz dzieci w przekonaniu, że tego typu funkcjonowanie jest dobre, że to jest coś, o co chodzi. A pamiętaj, dla nich zawsze to będzie łatwiejsze po prostu wymyślić jakiś problem z kosmosu i zwalić na ciebie jego rozwiązanie. I dzieci za tym pójdą, to jest normalne, że wybieramy, generalnie ludzie wybierają, dzieci to już szczególnie, te najłatwiejsze jakby rozwiązania. I w pewnym sensie no, dla dzieciaków jest to korzystne, no bo coś się dzieje, tak? Sieją ferment, nakręca się jakaś afera, awantura, nie ma nudy, krótko mówiąc. Na swojej perspektywie jest to oczywiście coś strasznego, co po prostu wykończy ciebie prędzej czy później. I teraz chodzi o to, że nawet jeżeli tobie się wydaje, że jakoś racjonalnie tłumaczysz dzieciom, że a nie możecie tak robić, ja nie mam ochoty tego słuchać, ale ciągle to tłumaczysz, a i tak reagujesz, to nie ma to znaczenia. Pamiętaj, twoje słowa są tutaj w pewnym sensie przereklamowane, bo ważne jest, co ty robisz, a nie co mówisz. Tak więc zacznij tego wymagać i w momencie teraz zobacz, jak pojawi się jakiś taki bzdurny konflikt i dzieci próbują ciebie w niego wciągnąć, ty to po prostu krótko ucinaj, tak? Dogadajcie się, mnie to nie interesuje. I teraz jest bardzo ważny moment, bo chodzi tutaj o twoje swego rodzaju wyczucie, tak? To znaczy, jasne, jakiś tam konflikt będzie się nakręcał, no i przyjdzie taki moment, że no, trzeba będzie rzeczywiście interweniować. Czyli jak dzieciaki naprawdę zaczną się ostro lać, zaczną się ostro bić, no nie możesz patrzeć na to przez palce, musisz tutaj wkroczyć, musisz jakby interweniować. Ale jakby cały sekret polega na tym, większość rodziców, którzy mają z tym problem, jakby biegnie od razu, tak? Któreś dziecko zacznie coś tam popłakiwać, jęczeć, podniesie głos, rodzic od razu wbiega, tam wparowuje pomiędzy te dzieci i zaczyna konflikt rozwiązywać za nie. I to jest tak naprawdę ten wielki błąd, mimo że to jest poniekąd takie intuicyjne dla większości rodziców, to jest bardzo duży błąd wychowawczy. Bo w momencie, kiedy ty tak wparujesz pomiędzy te swoje dzieciaki, rozwiązujesz za nie ich problemy, które w dodatku same stworzyły, to uniemożliwiasz im tak naprawdę nauczenie się, jak robić to samodzielnie. Ty uniemożliwiasz im nauczenie, w jaki sposób się dogadywać, w jaki sposób takie problemy czy też konflikty rozwiązywać, no bo wszystko dostają na tacy. A to, co mówiłem wcześniej, no dzieciaki zawsze tutaj wybiorą łatwiejszą drogę i nie łudź się, że twoje logiczne tłumaczenie coś zmieni. Tak samo nie łudź się, że dzieci przestaną się tak zachowywać, dlatego że zrobi im się przykro, tak? Że mamie czy tam tacie to nie odpowiada, że to jest frustrujące. To jest późniejszy etap. Dzieciaki są jeszcze po prostu za małe, tak, żeby w sposób taki empatyczny spojrzeć na to wszystko z twojej perspektywy. Po prostu musisz ty to ogarnąć. Tutaj nie licz na to ogarnąć, albo jeszcze inaczej, pozwolić dzieciom nauczyć się dogadywać między sobą, a nie łudzić się, że one się w cudzysłowie nad tobą gdzieś tam zlitują, bo to nigdy po prostu nie nastąpi. Tak? Czyli innymi słowy, jeszcze raz, słyszysz, siedzisz sobie gdzieś tam, nie wiem, pijesz tą kawę i słyszysz, że w pokoju obok coś się zaczyna dziać, tak? Jakieś tam podniesione tony, tak? Jakieś właśnie takie piski, tak? Że tutaj słyszysz, że jakaś zabawka została rzucona. Siedź na tyłku, nie ruszaj się, zostaw to, tak? Czyli w pewnym sensie
nie wychodź z takiego założenia, że ty musisz uciąć konflikt, zanim on się rozkręci. No bo tak, wielokrotnie, w większości przypadków on się rozkręci, to pójdzie dalej. Ale chodzi tutaj o to, że mimo, że na początku w większości przypadków konflikt się gdzieś tam pójdzie dalej, to w wielu przypadkach, jak ty nie wkroczysz od razu z interwencją, to te dzieciaki jednak, no, dogadają się, po prostu odpuszczą. A tak jak mówię, w momencie, kiedy ty się pojawiasz, uniemożliwiasz im tą naukę dogadania się, jakichś negocjacji i tak jakby utwierdzasz je w przekonaniu, w czymś, co jest dla nich fajne i wygodnie, że ty przychodzisz i wszystkim się zajmujesz. Więc po prostu tego nie rób. I to jest absolutna tutaj podstawa, tak? To jest totalna podstawa do tego, żeby w ogóle coś tutaj zmienić, żeby działo się po prostu lepiej, tak? Druga sprawa, druga niezwykle istotna kwestia, do której, no, namawiam cię po prostu, żeby się zastosować. Nie staraj się być takim właśnie sędzią, tak? Bo często rodzice nawet po fakcie, okej, tak obserwujesz, takie błędy popełniają, że nawet zostawią te dzieci. Tak, ten konflikt, tak jak mówię, rozkręci się i czasem sam, że tak powiem, ustanie, no czasem, ale to mówię, to są skrajności, jak dzieci zaczną się bić, to ty wtedy wkraczaj, tak, jeżeli są takie po prostu bzdury, staraj się na to przymknąć oko, ale na pewno źle zrobisz, jeżeli zostaniesz takim jakby sędzią, tak, czyli jeżeli dasz się dzieciom wciągnąć w coś takiego, że ty właśnie zaczniesz dochodzić do tego, kto zawinił, kto zaczął. Okej, jest inna sytuacja, jeżeli ty od samego początku widzisz, co się działo, jak na dłoni, no to jest wyjątek, to się w praktyce rzadko zdarza. Jeżeli widzisz coś takiego, okej, tutaj jak najbardziej możesz to ogarnąć, ale jeżeli jest to taka sytuacja, że właśnie dzieciaki są w jakimś pokoju obok, coś tam się rozkręci, nie próbuj robić dochodzenia. Po pierwsze, to jest bardzo duże ryzyko, nawet w takim sensie statystycznym, tak, że ty zawalisz, że będziesz sędzią, który tutaj po prostu da ciała, tak? I jakby niesłuszny, zły dzieciak zostanie poniekąd tutaj oskarżony o to, co się wydarzyło, ale to jest zbyt wiele zmiennych, tak? Bo okej, ktoś tam pierwszy zrobił, wyrwał zabawkę, uderzył, no ale ten drugi przez pół godziny wcześniej prowokował i tak dalej, i tak dalej. To jest zbyt wiele zmiennych i próba połapania się w tym, próba dojścia do tego, niestety, ale tylko jakby znowu pogłębia te konflikty między dziećmi i nie pozwala im jakoś tak nauczyć się, żeby załatwiały to samodzielnie, więc po prostu ucinaj to, nie daj się w to wciągnąć. No oczywiście pojawia się kwestia, co jak sprawy pójdą nie po naszej myśli, bo tak jak mówiłem, no, na początku, to w większości przypadków nie pójdą po naszej myśli. To jest pewien proces, gdzie my dzieci uczymy nowych reakcji, nowych zachowań. Jakby chodzi tutaj o to, żeby stworzyć taką sytuację, gdzie te konflikty, no po pierwsze widzą, że nie ma sensu ciebie wciągać, bo się nie dajesz, a po drugie te konflikty się im nie opłacają. Po prostu dzieciaki nie dogadają się ze sobą dlatego, że będą jakieś takie logiczne, racjonalne przekonanie, że tak będzie fajnie. Dzieciaki dogadają się, kiedy poniekąd życie ich do tego zmusi w takim sensie, że to dogadanie się będzie dla nich korzystne. Tak więc jeżeli ty raczej musisz tutaj powiedzieć, że macie się dogadać, ja tego oczekuję i zostawić dzieciaki z czymś takim, że dajmy na to, no jeśli właśnie, no nie dogadają się jakąś tam zabawkę, będą sobie ją wiecznie właśnie wyrywały z ręki, będą tutaj jakieś straszliwe problemy na tym tle i na przykład będą taki, zrobi się taki krzyk, będą krzyk, takie podniesione tony, że po prostu ty nie będziesz w stanie tego wytrzymać, bo będzie cię to irytowało, to po prostu zabierasz tą zabawkę, która jest kością niezgody. Tak? Jakby musisz iść w takim, że tak powiem, kierunku i nie bój się tego. Wielu rodziców ma tutaj jakieś takie właśnie opory, ma takie poczucie, że muszą być tym sędzią i jakoś dojść do tej prawdy. To jest wielka iluzja, to jest łuda i tak jak mówię, to tylko jakby napędza ten konflikt, a nigdy nie dojdziesz. Zresztą dojście do tego, kto zaczął, nie jest twoim celem. Twoim celem jest właśnie nauczyć dzieciaki, żeby się jakoś tam, no, dogadywały między sobą. Jeżeli generalnie interesuje cię temat samodzielnej, jakby tego, jak rozwiązywać takie konflikty pomiędzy dziećmi na tle zabawek, to napisz w komentarzu. Jeśli zobaczę, że wiele osób jest tym zainteresowanych, po prostu nagram film, gdzie właśnie tylko i wyłącznie o tym opowiem, gdzie wejdę głębiej w ten temat, jak tutaj właśnie, no, nauczyć dzieci rozwiązywania konfliktów o zabawki, bo to jest taki, no, dość, to jest częsta po prostu kość niezgody. No ale dobra, lecimy dalej z tematem. Dawaj swoim dzieciom na tacy możliwe, dobre, potencjalne rozwiązania różnych tych konfliktów. I pamiętaj, tutaj jest jakby bardzo, no, cienka taka granica, bo ty jako rodzic masz więcej doświadczenia życiowego, lepiej różne rzeczy ogarniasz i tu nie ma problemu, żeby dzieciom coś
podpowiedzieć. Ale to o to chodzi, żeby pewien pomysł im podsunąć, a nie wdrożyć ten pomysł za nie, tak? Nie żeby tutaj jakby coś tam powiedzieć, że moglibyście tak, po czym ty to robisz. O to chodzi, żeby rzucić ten pomysł, żeby dzieciaki, kiedy zdecydują, miały się jakby o co zahaczyć, ale żeby je z tym pomysłem zostawić. No i co to są proste pomysły? Dajmy na to, dzieciaki się nie potrafią dogadać, które pierwsze będzie się bawiło jakąś tam zabawką, no to im pokaż, że można rzucić monetą. To jest super rozwiązanie, dlatego że ono jest takie, powiedziałbym w ten sposób, no, że żadne z dzieci nie ma tutaj poczucia, że zostało frajerem i ustąpiło, no bo to ślepy los zdecydował, tak? Uczy jakichś takich właśnie rozwiązań, że mogą po prostu gdzieś tam wejść do wspólnej zabawy, tak? I jak jedno chce ten samochodzik, drugi tamten, to niech się razem pobawią, że jakiś tam garaż dla samochodów wybudują. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podsuwaj te rozwiązania, ale zostawiaj dzieci z tymi rozwiązaniami. I tak jak mówię, jeżeli po prostu staraj się nie interweniować, póki naprawdę nie musisz, tak? Bo w pewnym momencie dojdzie do tego, że twoja interwencja będzie niezbędna. Ale chodzi, tak naprawdę chodzi nawet o ten czas. Jeżeli ty interweniujesz od razu, przy pierwszych jakichś piskach, to dzieciaki nie mają czasu, nie są w stanie się nic nauczyć. A jeżeli ty nawet będziesz interweniować zawsze, ale po 4 minutach, to one już mają te 4 minuty i mają w ogóle możliwość, żeby się nauczyć dogadywać. Jakby mam nadzieję, że widzisz tutaj mechanizm, który ja chcę tobie pokazać. I tak naprawdę im dłużej tutaj wytrzymasz i to zostawisz, nie popadając w skrajności, bo oczywiście jak się zaczną lać, to ty musisz tam wkroczyć, tym szybciej one to ogarną, bo po prostu będą musiały, nie będą miały wyjścia i ty poniekąd nie będziesz im w tym wszystkim przeszkadzać. Więc podsuwaj im takie proste, dobre rozwiązania i czekaj cierpliwie, aż z nich skorzystają, co oczywiście nie stanie się w pierwszym momencie. Jeżeli generalnie interesuje ciebie ta tematyka, chcesz się nauczyć, jak dogadywać rodzeństwo, co tutaj zrobić, żeby właśnie tego typu problemy rozwiązać na tip-top, no bo dzisiaj trochę się dowiesz w tym odcinku, ale tak naprawdę ja pokażę ci jedynie wierzchołek góry lodowej. Jeżeli chcesz naprawdę wejść w to bardzo głęboko, jeśli chcesz się dowiedzieć bardzo wiele na ten temat i w pełni od A do Z tutaj swój problem jakiejś takiej walki między dziećmi rozwiązać, to zapraszam cię na darmowe, na bezpłatne szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek o godzinie 20:00 i na nim właśnie opowiem ci, no, jak rozwiązywać konflikty między rodzeństwem, tak? Jak uczyć te dzieci wspólnej zabawy, co tutaj robić, żeby na siebie nie skarżyły. Różne tego typu po prostu tematy poruszę, no, które gdzieś tam będą stały pod wspólnym szyldem właśnie dogadania dzieciaków, żeby umiały się dogadać, zająć sobą, a żeby po prostu tobie to kupiło trochę czasu dla siebie w pewnym sensie, tak? Żebyś miał czy miała czas na to, żeby odpocząć, zająć się swoimi sprawami. Jeżeli ten temat cię interesuje, jeżeli chcesz wziąć udział w tym darmowym szkoleniu na żywo przez internet, co jest ważne, na żywo, więc będzie można mi zadawać na bieżąco pytania poprzez czat, to zarezerwuj swoje miejsce na tym szkoleniu, zajmij swoje miejsce, zostaw mi swój adres e-mail klikając w link, który znajduje się tutaj pod spodem w pierwszym przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu. I najlepiej zrób to teraz, żeby ta szansa nie przeszła ci koło nosa, bo ja generalnie nie planuję powtarzać tego szkolenia. To będzie jednorazowe szkolenie, jeżeli nie przyjdziesz właśnie, ono nie będzie też nagrywane, tak więc jeżeli nie pojawisz się na żywo, jeżeli nie przyjdziesz, no to po prostu no nie dowiesz się tego. Lecimy dalej. Tak jak powiedziałem wcześniej, w większości przypadków nie będziesz w stanie zaobserwować, jak konflikt się gdzieś tam rodzi, bo po prostu twoją uwagę przyciągnie to, że on już jest nakręcony. Ale w tych sytuacjach, kiedy ewidentnie widzisz, tak, że jedno dziecko tutaj zaczepia drugie, przedrzeźnia, próbuje wciągnąć w jakąś intrygę, jakieś takie dziwne rzeczy robi, tak, to wtedy jak najbardziej możesz zareagować i gdzieś tam uciąć to w zaradku. Tylko twoja reakcja nie może polegać na tym, że ty tutaj temu dziecku, które zaczepia, zaczniesz przez godzinę racjonalnie tłumaczyć, że no to jest nieładne, tak nie wolno, bla, bla, bla. To jest bez sensu. To nie ma szans zadziałać. Po prostu porzuć taką iluzję, taką bardzo niedobrą, takie bardzo niedobre wyobrażenie w głowie rodzica, że takiemu kilkuletniemu dziecku, jak ty coś racjonalnie wytłumaczysz, to wpłynie jakoś strasznie na jego zachowanie. To dzieci po prostu tak nie działają. Porzuć tą iluzję i tak jak mówię, skup się na tym, żeby pewne zachowania dziecka stały się dla niego po prostu nieopłacalne. W momencie, jak dziecko zaczepia ci brata albo siostrę, to od razu wystartuj do brata albo siostry, weź na ręce, pogłaszcz, zacznij rozmawiać, jakby daj temu dziecku, które jest zaczepiane, 100% uwagi, niejako tak dyskretnie odwracając się tyłkiem do tego dziecka, które tutaj zaczepia. To jest bardzo prosty mechanizm. Jak dziecko, które zaczepia,
zobaczy, że po prostu tym zaczepianiem kupuje czas, uwagę, zabawę, zainteresowanie rodzica, a samo gdzieś tam no, nikt się jakoś tam specjalnie tym nie zajmuje, nie przejmuje, to bardzo szybko przestanie to robić, bo to się po prostu przestanie opłacać. I tak jak mówię, jak ty tutaj wyłapiesz to właśnie na takim poziomie, kiedy ty się, to się poniekąd rodzi, tak? Kiedy wyłapiesz to na takim poziomie, kiedy to się rodzi, to jak najbardziej możesz wkroczyć i to jest najprostsza tutaj interwencja, jaką ty możesz podjąć, a tak naprawdę najlepsza, najskuteczniejsza. Jeżeli podoba ci się to, co tutaj przekazuję, jeżeli podobają ci się treści na tym kanale, a jeśli ci się podobają, no właśnie, koniecznie subskrybuj ten kanał i pamiętaj, żeby obok przycisku subskrybuj kliknąć taki mały dzwoneczek, bo dopiero jak wtedy, jak klikniesz ten mały dzwoneczek, to tak naprawdę YouTube ci pokaże wszystkie filmy, które są na moim kanale. Nie wiem, czemu tak to wymyślili, ale póki nie klikniesz tego dzwoneczka, to część treści, które tutaj opublikowałem, będą dla ciebie niedostępne. Tak więc subskrybuj, kliknij ten mały dzwoneczek, wtedy będziesz na pewno na bieżąco. Mam też do ciebie prośbę, jeśli ci się podoba, kliknij łapkę w górę, udostępnij to, podeślij swoim znajomym, którzy mają dzieci, może im się przydać. Napisz jakikolwiek komentarz, jeżeli wykonasz wszystkie te działania, albo przynajmniej jedno z nich, bardzo mi pomożesz, dlatego że wtedy algorytm YouTube'a wyświetli, pokaże ten film większej liczby rodziców, a dla mnie to jest bardzo ważne, żeby z tym moim przekazem do jak najszerszego grona po prostu trafiać. Więc to jest taka moja prośba do ciebie, zajmie ci to dosłownie 5 sekund czasu. Jeżeli masz jakieś sugestie, jest coś konkretnego, o czym chcesz posłuchać w następnym odcinku, również napisz o tym w komentarzu. Ja później te propozycje spisuję i tak naprawdę gdzieś tam po kolei je realizuję. Dziękuję za wysłuchanie mnie dzisiaj. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć!